Sylwia Peretti nie chciała milczeć o trudnych sprawach w rodzinie. Opowiedziała o Patryku i swoim ojczymie. 15 lipca media obiegła informacja o tragicznej śmierci 24-letniego syna Sylwii Peretti, znanej z programu Królowe Życia. Wraz z nim w wypadku samochodowym zmarło trzech pozostałych pasażerów prowadzonego przez niego pojazdu. Do zdarzenia doszło około godziny 3 nad ranem w centrum Krakowa. Sylwia Peretti straciła syna w wypadku samochodowym. Do wypadku doszło w nocy z 14 na 15 lipca 2023 roku. Jak poinformowała policja, kierujący pojazdem jadący Aleją Krasińskiego w kierunku Mostu Dębnickiego stracił nagle panowanie nad pojazdem i dechował schodami na bulwar Czerwieński. Na miejscu zdarzenia służby pojawiły się zaledwie po 4 minutach, ale mimo to nikt nie przeżył. Kierowca, syn Sylwii Peretti, i dwóch pasażerów zmarło na miejscu, czwarty z mężczyzn w czasie reanimacji. Sylwia Peretti wyjaśniła, dlaczego wraz z synem mieli zagraniczne nazwisko. Sylwia Peretti wyjaśniła w rozmowie z portalem Plotek, dlaczego wraz z synem nosi zagraniczne nazwisko. To nazwisko jej ojczyma, który pochodzi z Korsyki. Jak wyjaśniła, po rozwodzie nie chciała dłużej nosić nazwiska męża, a z powodu złych wspomnień nie chciała także wracać do nazwiska panieńskiego. Ojczym dowiedział się, że jest smutna z tego powodu, dlatego zapewnił ją, że jest jego córką i chętnie ją adoptuje. Sylwia Peretti i jej syn przyjęli nazwisko męża jej matki. Choć Sylwia Peretti i jej mama wytłumaczyły mężczyźnie, że nie może adoptować córki żony, małżeństwo doszło do wniosku, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby przyjęła jego nazwisko. Tak samo postąpił jej syn. I tak też się stało. Pojechaliśmy do urzędu i zmieniłam nazwisko na ojczyma. Mój syn też tak zrobił. Od tego czasu jestem najszczęśliwszą osobą na świecie. On był cudownym, ciepłym człowiekiem i zostawił we mnie coś z siebie. Zawsze jak jadę na wakacje na Korsykę, to idę na cmentarz, by móc zapalić muzniczy i pogłaskać nagrobek, wyjaśniła Peretti.